Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Emocje a Życie. Witam się z wami tak naprawdę przed dzień to chyba złe określenie. Kilka dni przed świętami, o tak, to jest, będzie dobre określenie. Z taką refleksją, która przyszła do mnie z racji tego, że jestem od wczoraj trochę przeziębiona i zauważam u siebie, zresztą nie pierwszy raz w sumie, ale postanowiłam się teraz z wami tym podzielić, bo zauważam u siebie takie odczucia, które jakby takie dwa wilki walczące we mnie. I jeden wilk to jest ta Weronika, która chciałaby wszystko poogarniać przed końcówką roku i oczywiście przed świętami, no bo to też jest tak, że narzucamy sobie sami, bo taka jest prawda, że my sami sobie narzucamy jakieś obowiązki, które przed świętami należy zrobić. No i wiadomo, że są też obowiązki, które się robi przed świętami, chociażby właśnie kupowanie prezentów, pakowanie ich, nie wiem, jakieś ogarnianie przestrzeni i tak dalej. Przynajmniej ja tak mam, że bardzo lubię to nawet robić. A drugi wilk, druga Weronika, która potrzebuje odpocząć i odpuścić, bo no też przeziębienie tego wymaga. I zresztą, no czym jest choroba, czym jest przeziębienie? No tym, że takim sygnałem od organizmu, że należy zwolnić, należy odpuścić i należy się zająć sobą bardziej. I takie właśnie dwa wilki we mnie walczą. I ktoś to tak posłucha, pewnie tak słuchacie, to teraz sobie myślicie, że po co takie rozkminy? Przecież wiadomo, że jak jest się chorym, to po prostu się kładziesz do łóżka i odpuszczasz i odpoczywasz i musisz wyzdrowieć. Tak, ja to oczywiście wszystko rozumiem i tak pewnie każdej i każdemu z was i sobie też taką radę bym dała. To jest zupełnie normalne, że tak się do tego podchodzi. I tak, ja też tak to odczytuję i tak postępuję. Natomiast z drugiej strony gdzieś tam po części żałuję chyba tego, że właśnie choruję teraz w tym czasie i że nie będę mogła wielu rzeczy zrobić, co sobie zaplanowałam na przykład na ten weekend. Dzisiaj też miałam być w schronisku ze zwierzętami, zająć się nimi, bo taki był plan przez cały tydzień tak naprawdę. O tym myślałam, że w sobotę pojadę. Zresztą Dominik pojechał sam, a ja zostałam w domu, żeby się kurować. I mam jeszcze cały czas z tym problem, pomimo tego, że dużo mam świadomość siebie i dbania o siebie i tak dalej, to cały czas mam z tym problem, żeby tak po prostu to przyjąć, że plany się zmieniają. I tak jak choroba przychodzi, no to po prostu zmienia nasze plany. I to jest no nieuniknione i nie do dyskutowania tak naprawdę. Ale mimo wszystko bardzo nie lubię zmiany swoich planów i ciągle, pomimo tego, że to rozumiem, to jednak zawsze jest takie zaskoczenie, rozczarowanie, żal, że jednak nie będzie można zrealizować tych planów. I chyba dlatego też jeszcze we mnie to bardziej w tym czasie przedświątecznym jakoś no bardziej mam takie przemyślenia, dlatego że właśnie więcej jakoś na siebie narzucam przed tymi świętami i więcej tych obowiązków. Chociaż z drugiej strony, no nie oszukujmy się, tak jak powiedziałam wcześniej, my sami sobie te obowiązki, sama sobie te obowiązki narzucam i tak naprawdę, no tak to wygląda. I tak jestem z siebie dumna, że ogarnęliśmy, jestem dumna z siebie, z mojego męża, że ogarnęliśmy szybko prezenty. I tak naprawdę mieliśmy je już na początku grudnia wszystkie skompletowane. Co prawda jeszcze nie mam prezentu dla męża, który będę dzisiaj jeszcze zamawiała i liczę na to, że zdąży przyjść. I tak samo mój mąż będzie dzisiaj zamawiał pewnie dla mnie prezent, bo też mówił, że jeszcze nie zamawiał. Także, ale my sami to sobie z tym poradzimy. Najważniejsze, mamy prezenty dla innych, dla naszych bliskich. Także tutaj to była podstawa, żeby zdążyły przyjść, żeby zdążyć je skompletować. I nawet część już mam popakowane, bo w tygodniu udało mi się już część spakować, także nie jest źle. I tak jak pomyślę sobie ogólnie, to naprawdę na dobrym etapie to wszystko jest, a jednak mimo wszystko mam jakieś takie poczucie, że nie zdążę z czymś, że o czymś zapomnę i tak dalej, i tak dalej. I chyba to przeziębienie jeszcze
bardziej mi te myśli jakby wyolbrzymia, bo mam takie poczucie, że parę dni wyjęte teraz przed świętami z życiorysu, można powiedzieć, zrobią mi miszmasz w planach. I tak pewnie będzie, ale z drugiej strony okazuje się, że wcale takiego aż wielkiego miszmaszu nie zrobią i te moje refleksje są totalnie bez sensu. I tym chcę dzisiaj się z wami podzielić, tak, bezsensownymi refleksjami. Ktoś powie, że w takim razie po co się nimi dzielisz? Ano właśnie po to, że zdaję sobie sprawę, że wy też takie rozkminy macie i wy też takie refleksje macie, nawet jeśli nie jesteście przeziębieni w tym momencie przed świętami. Czego wam oczywiście życzę, nie łapcie żadnych chorób. Bądźcie zdrowi. Natomiast zdaję sobie sprawę, że wielu z was ma ten czas przedświąteczny bardzo taki pełny obowiązków i różnych rzeczy do zrobienia. I na pewno większych też ode mnie, to wiem. Dlatego postanowiłam, że podzielę się z wami tymi, można powiedzieć, że na początku tak bezsensownymi refleksjami, jeżeli tak by w sumie je można określić i zobaczyć tak na pierwszy rzut oka. Ale jeżeli się w to zagłębić, to wcale one bezsensowne nie są, bo przecież są nasze. To są nasze refleksje, nasze rozkminy i nasze przemyślenia, więc one nigdy nie będą bezsensowne. I tak do myśli nie ma się co przyzwyczajać i nie ma co się do nich przywiązywać mocno. Dlatego też dzisiaj niech taka z tego refleksyjnego, przemyśleniowego, przedświątecznego odcinka pójdzie w świat, pójdzie do waszych serc, że jestem tutaj i też mam tak samo jak wy. I powtarzam to często i będę to powtarzać, bo mi to daje wsparcie, jeżeli wiem, że nie jestem w czymś sama i wiem, że dla wielu z was też takie właśnie wsparcie jest potrzebne i jest takim czasami światełkiem i jest takim czymś, takim jak kiedyś tak wiecie w bajce żarówka nad głową, nie pamiętam nazwy tej bajki, ale jest czymś takim, że wow, przecież faktycznie nie tylko ja tak mam i to jest zupełnie normalne. Czasami łatwo jest popaść w takie myślenie, że tylko mną targają takie przemyślenia i takie rozkminy. A się okazuje, że wcale tak nie jest. I tak nie jest po prostu. Dlatego jestem tu w tym czasie przedświątecznym z wami i chcę wam po prostu o tym przypomnieć, że warto odpuścić. Warto naprawdę odpuścić. Ja wiem, że słowo odpuszczenie i odpoczynek przed świętami dla kogoś może okazać się czymś abstrakcyjnym, ale mimo wszystko chcę wam o tym przypominać i przypomnieć w tym dzisiejszym odcinku. Może ktoś z was pomyśli właśnie w ten sposób i da sobie chociaż trochę luzu w tym wszystkim. Bo tak, no my sami sobie czasami robimy to, że narzucamy sobie obowiązki i kolejne zadania do wykonania. Tak jakby świat miał się za chwilę skończyć. I święta miałyby się nie odbyć dlatego, że czegoś tam nie zrobiliśmy. Ja wiem, że jest bardzo trudno to zrobić, ale jednak mimo wszystko będę was do tego zachęcać i zachęcam i was, i siebie. I ten odcinek dzisiaj jest też takim dziennikiem moim, żeby swoje myśli właśnie zapisać w cudzysłowie i z siebie wyrzucić. Myślę, że bardzo często tak jest, że właśnie te refleksje, rozkminy w ten sposób wyrzucam. I mam nadzieję też, że może tym pomogę komuś z was. Taka mi przyświeca w tym jakaś misja, może misja to za dużo powiedziane, ale jakiś w tym cel. Także wszystkiego dobrego dla was przed świętami, bo na święta się jeszcze będziemy słyszeć, jeszcze na życzenia przyjdzie czas. Także teraz po prostu lekko odpuśćcie. Tak leciutko chociaż. Bardzo was proszę. A zobaczycie, że naprawdę lepiej się poczujecie i wszystko będzie takie może trochę bardziej prostsze.
i zobaczycie, że bez pewnych rzeczy, bez pewnych narzuconych przez siebie samych rzeczy też święta się odbędą i też wszystko poukłada się tak, jak będziecie chcieli, żeby się poukładało. A tak naprawdę to nasze samopoczucie jest tu wszystkim, we wszystkim najważniejsze. Bo jak się dobrze ze sobą będziemy czuć w tym czasie, zresztą w ogóle jak się ze sobą dobrze czujemy, to wszystko inne się układa. Także tego Wam życzę. I mam do Was na koniec takie pytanie. Taką rozkminę, takie pytanie. Jak spędzacie święta? Jestem bardzo ciekawa. Czy w ogóle spędzacie święta? A jeżeli spędzacie, to jak, w jaki sposób? Podzielcie się swoimi tegorocznymi planami na święta. Wiem, że są różnorodne, a jestem tego bardzo ciekawa, bardzo mnie to ciekawi, więc będę wdzięczna, jak się podzielicie swoimi planami na święta. A może macie jakieś takie specyficzne obrzędy albo jakieś takie rytuały, które stosujecie u siebie w rodzinach i które dla mnie mogą być nowością. Jestem ciekawa, także podzielcie się tym bardzo w komentarzach czy na Spotify też można napisać parę zdań teraz. Także zachęcam Was do tego i co? I słyszymy się jeszcze z życzeniami przed świętami, także do usłyszenia. Odpuśćcie trochę, wrzućcie na luz, jak to się mówi, a ja się idę kurować. Słyszymy się już niedługo. Buziaki, pa, pa.